Cześć, witajcie w nowym odcinku. Tym razem przychodzę do Was z FIFA 22. Kupiłem ją 3 dni temu. Postanowiłem sobie troszeczkę powrócić do moich dziecięcych lat, gdy grałem w zasadzie od FIFA 10 do FIFA 19 nieprzerwanie i potem FIFA 21 ponownie chwilę. Ale już przechodząc do odcinka, chciałbym pokazywać Wam moją nową serię, udostępniać odcinki dotyczące handlu. Nie będą to żadne jakieś profesjonalne tipy i metody, dzięki którym będziecie zarabiać miliony w wieczór. Będą to sposoby handlu skuteczne dla mnie, na których ja zarobiłem mniejsze, większe kwoty. Będzie to udokumentowane moją listą transferową, ponieważ specjalnie nie usuwałem tych kart. I mam nadzieję, że i wy osiągniecie jakąś korzyść oglądając to, a ja na pewno będę się cieszył, że tych wyświetleń przybywa. I teraz już przechodząc do treści, widok na zysk na rynku nie jest bez kozery tutaj pokazany, ponieważ w ciągu jednego dnia, jeszcze nawet nie całego, tam w ciągu pół dnia udało mi się prawie że 90 tysięcy zarobić, co pokazuje ten zysk, a mianowicie przechodząc dalej, mam tutaj takie trzy sposoby, dzięki którym udało mi się jakiś tam kapitał już zgromadzić. Pierwszym jest kupno i kupno taniej, sprzedaż drożej srebrnych kart z Ligi Angielskiej. Jak wiadomo, jest dużo zadań ze składami srebrnymi i także Liga Angielska jest bezsprzecznie od kilku edycji w tej gry, no najlepsze, nie ma się co oszukiwać. Jest dużo fajnych kart i po prostu ten sposób polegał na wyszukiwaniu jak najtaniej kart. Była za 2700 najtańsza, szukałem za 2500, klikałem cały czas szukanie i jak jakaś oferta się pojawiała, w ułamku sekundy starałem się porównać cenę i zerknąć, czy ten zakup się opłaca. I właśnie mając mały kapitał 10 tysięcy zacząłem to robić. Sprzedałem dosyć sporo kart. Minimum zarobek na każdej z kart jest 200-300 monet, bo po prostu gdy byłby mniejszy, to nie kupowałem. Pośrednio też jest dużo kart z zarobkiem około 1000 monet, jak na przykład ta. Ale także jest ewenement w postaci tej karty, konkretnie tej, gdzie zarobiłem na nim 4000, bo była taka luka w kartach i najtańsza karta była za 7000, więc ustawiłem za te 6400 i udało się sprzedać. I już handlując trochę na tych srebrnych kartach udało mi się zgromadzić jeszcze większy kapitał, dzięki czemu mógłbym się przesiąść na informy. A ta metoda, którą już Wam pokażę akurat na rynku, polegała na czymś takim. Ustawiałem takie widełki 10, 20, 30. Szukałem i po prostu wchodziłem w dane karty, które wyglądały na przydatne. Albo takie, które po prostu były potrzebne, na przykład do SBC, które no, były około 15-17 tysięcy w takiej cenie i też za pomocą podbina szybko patrzyłem, czy ta karta jest droższa, tańsza, bo wiadomo, licytacje tutaj się kończą, więc nie miałbym czasu, żeby wejść na rynek i każdą ze sobą zobaczyć. I w taki oto sposób właśnie licytowałem i sprzedawałem drożej. I tutaj każda karta to jest minimum 1000 monet. Tutaj dwa na Jesusie, na Wasie, gdzie kolejnym ewenementem jest ta karta Guiriego. Na tej karcie zarobiłem 8000, bo ją kupiłem za 12, wylicytowałem. A tą kartę kupiłem na kup teraz za 13000, więc tu jest kolejne 5000 zysku. A reszta była wylicytowana i sprzedana drożej. I też w międzyczasie, gdy już na przykład miałem zainwestowane taką ilość monet, że nie mogłem kupić ani srebrnej karty, ani informa, to handlowałem sobie kartami jednorazowymi, szczególnie złotymi, rzadkimi kontraktami.
Listowałem za 400-450 i na ślepo, bez żadnego sprawdzenia, wystawiałem za 750. I godzinami tam sprzedawało się po 2-3 karty i w ten sposób już kilka kart sprzedałem i podwoiłem jakby swój kapitał, jeżeli chodzi o te monety przeznaczone na karty jednorazowe. Też jest kilka kart ze stylami gry, ale to tak, to też w sumie zupełnie przypadkowo kupiłem, szukając ceny stylu gry, który chciałem sprzedać. Znajdowałem okazję, więc też ją oczywiście kupowałem i sprzedałem drożej. I też jeszcze chciałbym się z wami podzielić moją aktualną listę transferową, ponieważ jeszcze nie wszystko się sprzedało. Mam jeszcze dosyć sporo zainwestowane w postaci tutaj dwóch informów, masy srebrnych kart tutaj, które myślę, że się też sprzedadzą za jakiś czas. I dwóch kolejnych informów, gdzie już ten kapitał myślę, że na spokojnie po sprzedaży wszystkiego osiągniemy ponad, na spokojnie ponad 100 tysięcy. Dzięki czemu będę mógł już też swój skład jakoś tam ulepszać, modernizować, bo w tym momencie to wygląda tak. Lafont na bronce, Pogba i Gomez są z paczki. Na samym początku ich trafiłem, są niewymienni, natomiast Atal, Kimpembe, Robertson, Henderson i Aubameyang są kupieni na rynku. Bardzo przyjemnie mi się nimi gra, na razie grałem tylko spotkania w skład Batys, bo no, po prostu dawno w FIFA nie grałem, więc nie chciałem już zaczynać od tego Division Rivals, wolę sobie uzbierać na jakiś skład lepszy, ponieważ teraz też już jest w ogóle poziom tych składów w styczniu niesamowicie wysoki. Są same karty specjalne, jakieś ikony, więc bez sensu, żebym grał jakimś zwykłym, rzadkim składem za 20 tysięcy na składy za 1 milion złotych, złotych monet. I tak, to jest w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o te metody. Odcinki myślę, że będą się pojawiały raz, maksymalnie dwa razy w tygodniu, ponieważ tego czasu przez studiowanie nie mam zbyt wiele. Postaram się, żeby te metody były zróżnicowane, to nie, żeby nie było cały czas tego samego, żebyście i wy osiągali jakieś korzyści oglądając te karty, a nie tylko tracąc czas na oglądanie czyjegoś marnowania czasu na FIFA, żeby to też dla was było z przyjemnością i korzyścią, żebyście mogli z tego coś wyciągnąć. I życzę wam teraz miłego oglądania moich jakichś poprzednich odcinków bądź przyszłych. I widzimy się właśnie w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!